Szczęść Boże, kochane dzieci Boże, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się dobrze macie. Ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Serdecznie pozdrawiam w Chrystusie Panu, kochane moje siostry, kochani moi bracia. W Chrystusie Panu dzisiaj mam takie w sercu natchnienie. Właśnie podczas adoracji zawsze mam jakieś takie narzucony jakiś temat, tak w sercu czuję, żeby przyjeżdżam zawsze sobie do domku. Siadam spokojnie, omadlam to, Panie, czy Ty chcesz, żebym to powiedział? No i jednak z pomocą Bożą się udało. Włączyłem kamerę. Także dzisiaj takie mam przekonanie w sercu, że będzie tak trochę, tak wszystkiego troszeczkę, może po trochu. Ale najbardziej chyba będzie o wdzięczności, niewdzięczności, o śmierci, co będzie po śmierci, o życiu wiecznym. Tylko w którym miejscu? Czy w szczęściu, w radości, w miłości bez końca? Czy będzie bez końca w cierpieniu, w miejscu, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów? O którym miejscu wspomina Pan Jezus? Także sami się przekonajcie, kochani. Zostawiam Was z tymi słowami. Niech te słowa poruszają, niech Duch Święty mówi w Was. Porusza wasze serca, niech dotyka waszych serc, umysłów, waszych sumień. Także usiądźcie sobie wygodnie i zaczynamy w imię Pana Jezusa Chrystusa. Także kochani, dzisiaj to z przewodnika grzeszników. Później się też odniosę jeszcze do Bożego Słowa. Idąc po kolei. Bardzo polecam przewodnik grzeszników świętego Ludwika z Granady, hiszpański mistyk, bardzo taki wnikliwy, głębokie przemyślenia, także bardzo takie praktyczne, pomocne. I zacznijmy może tak. Roślina szuka promieni słońca, a korzenie gwałtem zapuszcza w ziemię, która ją wydała. Ryba nigdy nie porzuca wody, w której znalazła życie. Kurczaczek zaledwie się wylęgnie, zaraz chroni się pod skrzydła matki i nie odstępuje jej na krok. Jagnię nigdy nie oddala się od owcy, która je zrodziła, i wśród tysiąca owiec jednej maści jego oko nie pomyli się nigdy, zawsze przy matce. Zdaje się mówić, oto ta, która mi dała to, co mam. Ona mi da, czego mi potrzeba. I tu czytając te słowa, kochani, pomyślałem o naszym Bogu Wszechmogącym, który dał nam życie w Trójcy Jedynym. Bóg Ojciec, Syn Boży, w którym się objawił. Objawiła się miłość, przyszła na świat, urodziła się, Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. W ubogiej stajence, w żłóbku, wśród zwierząt, o nieprzyjemnym może zapachu, ale przyszło do ludzi, do nas, aby nam pomagać, żeby nas zbawić, uwolnić nas z kajdan grzechu, dać nam życie wieczne, dać nam wytyczne, kochani. I dalej, kochani, pozwólcie, że wam przeczytam. Bóg, to jest piękne, dla mnie to jest piękne, dlatego właśnie chcę się podzielić też z wami takimi właśnie tekstami, które dotykają moje serce, poruszają moje serce, przynaglają naprawdę takiej wielkiej ufności w Bożą opatrzność. Zobaczcie, jak rozkminia to święty Ludwik z Granady. Bóg chciał przez niedostatek zapewnić sobie panowanie nad twoim sercem i zmusić cię, ażebyś się do niego uciekała i przywiązała. Dlatego nie chciał stworzyć cię od razu doskonałą. Jeżeli skąpą ręką zlał na ciebie swoje bogactwa, upatruj w tym nie brak szczodrobliwości, ale raczej oznakę jego miłości. Nie chciał zostawić cię w ubóstwie, ale tylko utrzymać w pokornej zależności i nie dopuścić, byś
się od niego oddaliła. Skoro więc jesteś naga, ślepa, zewsząd ściśniona potrzebą, czemu nie biegniesz do Ojca, który cię stworzył, do boskiego rzemieślnika, który cię rozpoczął, aby od niego otrzymać to, czego ci jeszcze brak? I dalej. W nim jedynie znaleźć można prawdziwe zaspokojenie. Wielkość światowych zaszczytów bez próżnego poklasku. Bogactwo bez okazałości towarzyszącej dostatkom. Radość bez posiadania dóbr stworzonych. Z nim jesteś bogaty w ubóstwie, szczęśliwy w opuszczeniu i nędzy. Stąd też mówi mędrzec. Jest jakoby bogaty, choć nie ma nic, a jest jakoby ubogi, choć ma wiele bogactw. Księga Przysłów 13:17. Wiadomo, kochani, że to, co teraz tutaj mówię, nie jest dla wszystkich, czuję to w sercu, że nie jest to dla wszystkich, tylko może dla takich ludzi, którzy może mają powołanie do jakiegoś takiego, do jakiejś służby w zakonie, gdzieś jakieś pustelni, nie wiem, gdzieś takie, gdzie mogą naprawdę, wiadomo, ci, którzy mają rodziny, obowiązków, dużo dzieci, prawda, no to już może niektóre słowa nie będą im jakby akurat do nich, prawda, bo są w innym stanie jakby, nie, do czegoś innego są powołani, ale mi się wydaje, że tutaj takie są właśnie. No on był, no, rozkminiał dużo rzeczy, prawda, był mistykiem, dużo czasu poświęcał na kontemplację, na rozważanie Bożego Słowa i no i miał czas i to przytaczał. To jest piękne, kochanie, to jest takie piękne, że po prostu, nie wiem, czy uda mi się to z serca, tak, bo ja to kiedyś zapamiętałem to w sercu, ale człowiek jest, no istotą kruchą jest człowiek, prawda, może czegoś do końca nie pamiętać. Jeżeli tak wiele jesteś winien Bogu za chwilę, która rozpoczęła twoje życie, to ile będziesz mu winien za wszystkie chwile przedłużające jego trwanie? Jest niesamowite, tak wdzięczność tryska z serca. Naprawdę. I dalej, kochani. Prawo wdzięczności jest tak ogólne. Stwórca świata tak bardzo ma je na sercu, że wyrył je nawet w instynkcie zwierząt. Liczne przykłady dowodzą, że człowiek daje się im przewyższyć w szlachetności i wdzięczności. Widziano niektóre z najgroźniejszych zwierząt drapieżnych, jak przywiązawszy się do swojego dobroczyńcy, oddawały mu się na służbę. Narażały się na śmierć w jego obronie i zdychały z żalu przy jego zwłokach. Nie? Jak czasem często widzimy jakieś zdjęcia, gdzie pies, na przykład, nie wiem, na cmentarzu, przy grobie, leży twarzą tak pyskiem do płyty. Jeżeli więc bezrozumne zwierzę, mające słabą tylko iskierkę wrodzonego instynktu do oceny dobrodziejstwa, tak silnie je przecież czuje, to jak człowiek oświecony o tyle wyższym światłem może pozostać zimny i obojętny względem Boga, od którego ma wszystko. Wszystko. Wszystko, kochani. Co masz, czego byś nie otrzymał, mówi Słowo Boże. A jeśli masz, to dlaczego chełpisz się tak, jakby to było twoje? Właśnie. Żeby Pan teraz wszystko to zabrał, człowiek stałby się nagi. Nic by nie miał. Dlatego nie ma co się szczycić. Nie ma co jakby szukać jakiejś próżnej chwały. Wszystko jest marność nad marnościami. I wszystko marność. Wszystko marność. Wszystko jest marnością, kochani. Cóż więc pocznę? A to akurat nie to, to odnośnie. No tutaj też jest odnośnie wielkości Boga.
rozkminia sobie, że naprawdę, że żadne słowa nie jakby nie oddadzą tej wielkości Boga, tej prawdy, tej takiej majestatu, że żadne słowa ludzkie nie potrafią, żadne słowo ludzkie nie ma takiego słowa tak bardzo jakby kompetentnego do tego, żeby ubrać w słowo to, jaki jest Boże, jaki jest Bóg pełen majestatu, wielkości. Cóż więc pocznę? Mam mówić czy milczeć? Obowiązek zabrania mi jednego, nieumiejętność drugiego. Jak zamilczeć tak wielkie miłosierdzie? Jak tak niewysłowione tajemnice rozważać? Nie mówić to niewdzięczność, mówić to zuchwałość. Dlatego też, jeżeli w chęci sławienia chwały Twojej, Boże, zaćmienię ją przez niewiedzę i niemoc moich słów, spraw, błagam Cię, o nieskończona dobroci, aby wszystkie duchy błogosławione, które umieją tak godnie Cię chwalić, nie przestawały napełniać niebieskich sklepień odgłosem swoich świętych pieśni. Niech wywyższają swymi pochwałami to, co śmiertelne usta zdołają tylko poniżyć albo zubożyć. Rozumiecie? I dalej czytamy. No, dla mnie się urodziłeś, wstający ubogi. Panie, mówi święty Anselm, Tobie zawdzięczam wszystko, czym jestem, z trzech różnych powodów. Stworzyłeś mnie, a zatem wszystko, co jest we mnie, do Ciebie należy. Odkupiłeś mnie, nabyłeś więc nowego prawa nad całym moim jestestwem. I wreszcie obiecujesz mi, że sam staniesz się moją nagrodą. A już to jedno wystarczyłoby, żebym się Tobie wyłącznie oddał. Następne, kochani. Najpierwszą zatem łaską jest łaska powołania. Otrzymuje ją człowiek wtedy, gdy zrywając mocą Ducha Świętego łańcuchy, tu mi się kojarzy od razu spowiedź, szczera spowiedź z grzesznego całego życia, jak ktoś dawno nie był u spowiedzi, w jakiego okuły grzechy wyrywa się z poddaństwa i przemocy szatana, przechodzi ze śmierci do życia. Właśnie, Słowo Boże mówi, że grzech sprowadza śmierć. Że już ci, którzy grzeszą, za życia już umarli. Z grzesznika staje się sprawiedliwym. Z syna zatracenia synem Bożym. Taka cudowna przemiana oczywiście nie może się dokonać bez szczególnej pomocy z góry. Zbawiciel oświadcza to jasno, mówiąc: żaden do mnie przyjść nie może, jeżeli go Ojciec mój nie pociągnie. Jeżeli nie wspomoże wszechmocne ramię, wola popierana wszystkimi nawet siłami natury będzie bezsilna w przeprowadzeniu człowieka ze stanu grzechu do stanu łaski. Podobnie mówi święty Tomasz: jak kamień z natury swojej zawsze ciąży ku ziemi i nie może się wznieść bez siły poruszającej, która by mu ten kierunek nadała, tak człowiek pozostawiony samemu sobie idzie za pociągiem zepsutej natury, zawsze dążąc ku miłości i pragnieniu rzeczy ziemskich i nie może się wznieść do miłości i nadprzyrodzonego pragnienia rzeczy niebieskich, jeżeli niebo nie poda mu ręki, aby go wesprzeć i do siebie przyciągnąć. Ta prawda godna naszego zastanowienia, a zarazem i naszych łez,
bardzo skutecznie przekonuje o zepsuciu naszej natury i o niezbędnej potrzebie nieustannego wzywania łaski i pomocy Bożej. Ale nie oddalajmy się od naszego przedmiotu. Może czasami będzie się Wam wydawało, że jakiś tak troszeczkę z innego tematu na temat, ale no, starałem się jak najlepiej to zrobić. Jestem słabym człowiekiem, kruchym, także no, nie mam żadnej szkoły skończonej, żadnych studiów, żadnych, nic nie mam. Jedynie proszę tylko Boga, żeby mi pomógł i ufam Jemu, że On mnie poprowadzi. Także i dotknie serca, którego będzie chciał dotknąć poprzez to słowo. Także Jemu ufam. Jemu zostawiam owoce. Ja tylko sieję, jak Słowo Boże mówi, nie? Ja siałem, Apollos podlewał, ale to Bóg dał wzrost. Święty Paweł pisał, nie? Że ja siałem, Apollos dał wzrost. Dobra. Powiedział Zbawiciel. Mocne słowa, bo tak jest. Powiedział, sam wiem, jak to jest, kochani, jak do tej pory się nawracam, się spowiadam, wiadomo, nie? Ale kiedyś, kochani, kiedy żyłem w takiej ciemności, w totalnym takim szambie, w cudzołóstwach, w jakichś związkach niesakramentalnych, jakiś szybki seks, dyskoteki, kluby, jakieś, nie znałem imion po pijaku tych dziewcząt, nawet narkotyki, alkohol, naprawdę napady różnego rodzaju, krzywdy robiłem ludziom, rodzicom, wszystkim dookoła, kochani, naprawdę. Byłem siedliskiem chyba demonów, naprawdę, dużej ilości. Powiedział Zbawiciel, bo nie byłem tego świadomy, prawda? I dużo ludzi teraz nie jest świadomych tego. Polecam przeczytać książkę Wyznanie Egzorcysty, na przykład Świętej Pamięci Gabriela Amorta, Egzorcysty Watykańskiego. Ale też dużo jest takich książek no, tematyce takiej duchowo, jakby o jakichś egzorcyzmach. Jak duch, zły duch się manifestuje. Powiedział Zbawiciel, że dusza będąca w grzechu jest siedliskiem mnóstwa złych duchów, które znajdują sobie w niej mieszkanie. Przez usprawiedliwienie Duch Święty uwalnia ją od tych bestii piekielnych. Czyli spowiedź, wiadomo, pierwszy krok do tego, żeby zostać uwolnionym, żeby poczuć jakąś ulgę, żeby odetchnąć, żeby przyjąć komunię świętą z czystym sercem, żeby jakby doświadczyć tej miłości Boga. Żeby Bóg, będzie Bóg Cię pociągał do tego, żeby iść za Nim. Będzie dawał Ci, nie od razu będzie zapalał te lampki, jak mówi José María Escrivá Święty dla Boguer. Jak dobrze pamiętam tę końcówkę tą. To mówi właśnie, że Bóg nie od razu zapala jakby wszystkie lampki, tylko stopniowo kroczysz. Jak kroczysz, to daje Ci jakby wskazania, wskazówki, zapala kolejne lampki. Tylko trzeba być cierpliwym dla samego siebie. I z ufnością każdego dnia oddawać się Mu, modlić się nieustannie. Mieć świadomość, że jest się kochanym przez Niego. To jest piękne, kochani. Mieć świadomość, że się jest cały czas kochanym. Nie obrażać Go. Nie krzywdzić innych ludzi. Kochać innych ludzi ze względu na Jezusa, na Boga. Kochać innych, szczególnie tych, o których nikt nie pamięta. Bo są jacyś może na marginesie społeczeństwa. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci, mnieście uczynili, mówi nasz Pan. Także warto jest mieć te słowa w pamięci. Bo zdamy rachunek, no później Pan pokaże Ci na koniec życia, ile ludziom pomogłeś, o których wszyscy zapomnieli. Albo właśnie. Uwalnia ją od tych piekielnych bestii i sam wraz z innymi osobami Trójcy Świętej wprowadza się w nią. Jeśli mnie kto miłuje, mówi Zbawiciel, będzie chował moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy. Amen. I właśnie trzeba wtedy nieustannie dbać o to, żeby nie dać się znowu pociągnąć z powrotem do grzesznego życia. Dlatego Pan Jezus wiedział, co mówi, no, że też powiedział, że jeżeli zły duch opuszcza człowieka, mieszkanie, czyli duszę, wnętrze, po spowiedzi na przykład, tak? Dobrej spowiedzi, szczery, bo to szczera spowiedź jest najważniejsza, kochani. No, szczera spowiedź, żal za grzechy, chęć poprawy, mocna chęć poprawy, jakieś skłonienie do refleksji, jakieś nad swoim życiem, postępowaniem, nie? No to wtedy błąka się po miejscach pustynnych, jest napisane w Słowie Bożym,
szukając jakiegoś odpocznienia i no nie może znaleźć. I wtedy mówi sobie, wrócę do miejsca, z którego wyszedłem. I wracając z powrotem, zostaje to miejsce jakby wysprzątniętym, czystym, wysprzątniętym. No i sobie mówi sobie, idzie po jeszcze siedem złych duchów, jeszcze mocniejszych niż on sam, złośliwszych niż on sam był, wchodzą do takiej duszy i jeszcze ten stan człowieka później jeszcze gorszy jest, jak był. Dlatego właśnie Pan Jezus mówi, że nieustannie módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A święty Piotr bodajże w liście pisze do ludzi, nie, że diabeł jest jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Rozumiecie? Dlatego, no właśnie. O, tu jest piękne, zobaczcie. Służąc ubogiemu przez wzgląd na ukochanie Boga, czynię Bogu raczej, aniżeli temu ubogiemu świadczymy przysługę? Właśnie, kochani. Kiedyś gdzieś tam... Ale to długa historia, to może zostawię to na kiedy indziej. Aż tam ktoś się przebrał, jakiś tam ksiądz, jakieś stare łachmany tam, czy coś tam gdzieś tam poszedł. Albo dobra, innym razem to powiem, bo to... No i teraz tak, jeśli Duch Święty dalej, po spowiedzi takiej naprawdę szczerej, człowiek chce zmienić swoje życie, widzi swoje grzeszne życie. Jeśli wstępuje on w duszę usprawiedliwioną, to nie po to, by pozostawać tam biernym lub tylko zaszczycić ją swoją obecnością, ale po to, by ją uświęcić swoją mocą. Swoją mocą. My nic sami siebie nie możemy, kochani. No. Jesteśmy słabi, dlatego... No właśnie, no tutaj pycha jakaś taka wyniosłość, zrozumiałość, że coś się ma, jak ono coś się zasłużyło. Człowiek naprawdę na nic nie zasłużył, na nic. Wszystko jest łaską, kochani, wszystko jest łaską i powinniśmy naprawdę mieć wielkie takie serca. Czym większa pokora, mi się wydaje, tym większe serce dla innych. Szczególnie na takich najbardziej takich grzeszników, nie? Wtedy patrzymy jakby z takim sercem Jezusa, który stwarza w nas swoje serce. Przez nasze serce daje nam swoją miłość i wtedy my potrafimy, jeżeli Go o to prosimy, bo ja zawsze proszę, jak jestem na adoracji, oddaję Mu swoje serce, swoje ciało, swoją duszę, swój umysł, swoje życie, żeby posługiwał się mną, tak jak, żeby był jak najlepiej współpracował z Jego łaską. Lubię chodzić do ludzi bezdomnych, nie ukrywam, bardzo lubię jakby dawać im nadzieję, mówić o swoim życiu, mówić o Jezusie, mówić o Bogu, mówić, że może ich uratować. Oni niekiedy nie chcą iść po do noclegowli jakiś, nie? Ale chętnie jakieś jedzenie przyjmą, jakieś ciuchy tam, nie? Które tam niekiedy zanoszę. I no i rozmawiam z nimi, to jest dla mnie pocieszające, naprawdę to jest dla nich pocieszające, że jest ktoś taki, który naprawdę żył też jak najgorszy z najgorszych, grzesznik. I Bóg nie ma względu na osobę. Jeżeli człowiek się zwraca do Boga, do Jezusa o pomoc szczerze, Pan wysłuchuje próśb. Pan wysłuchuje próśb, leczy rany złamanych na duchu. Ledwo palącego się knotka nie dogasi, ale wznieci płomień. Także jeszcze może inni będą się ogrzewać przy Twoim cieple, serdeczności, miłości. To nie czas, kochani, jest na jakieś złe słowa, złe jakieś kłócić się ze sobą. Później Wam przeczytam, co na temat też ekumenizmu mówił kardynał Józef Ratzinger w książce Służyć Prawdzie. Bardzo polecam. Później przeczytam. Dobrze, jedziemy dalej. I zaszczycić swoją obecnością. Mieszka on w niej, czyli Duch Święty, jak ojciec rodziny w swoim domu, aby nią zarządzać, jak nauczyciel w szkole, aby ją nauczać, jak ogrodnik w swoim ogródku, aby wydobyć z niego kwiaty i owoce, jak monarcha w swoim państwie, aby tam królować, jak słońce na kuli ziemskiej, aby ją oświecać. Wiadomo, jak się czyta Słowo Boże przed Najświętszym Sakramentem, jak wchodzi, co? Jak człowiek rozumie, zawsze proszę, Boże, daj mi to słowo zrozumieć, otwórz moje serce, otwórz mój umysł, Panie. Otwórz mój umysł, moje serce, Duchu Święty. Proszę Cię, pomóż mi zrozumieć to Słowo Boże, tak jak Ty byś chciał, abym zrozumiał. Mówię Amen.
I modlę się. To nie ma tak, że otwieram Pismo Święte od razu i czytam takie książkę. Nie. Modlę się przed Najświętszym Sakramentem, wtedy czytam z uwagą, cisza. Niesamowite, naprawdę. Polecam każdemu w ciszy czytać Pismo Święte przed Najświętszym Sakramentem jeszcze. Wiadomo, ktoś jest z jakiejś mniejszej miejscowości, gdzie daleko ma, no to wiadomo, w domku sobie po cichutku, nie? W ciszy otwiera Słowo Boże, zapali sobie na przykład świecę jakąś jeszcze, nie? Właśnie. Stąd wynika oczywiście, że wszystko, co w nas jest dobrego, cały nasz postęp, właśnie mówię tutaj o żadnym jakiś takiej wpadaniu w jakiś, jakiś, nie? Że wszystko jest za sprawą Ducha Świętego. Wszystko jest za sprawą Ducha Świętego. Jeżeli powstrzymujemy się od złego, to On nas od Niego odwraca. Jeżeli czynimy dobrze, to jedynie za Jego pomocą. Jeżeli trwamy w dobru, to za Jego łaską. W końcu, jeśli wykonując to dobro, zasłużymy sobie na wieniec chwały. On włoży nam go na głowę. Taki jest wykład tych słów świętego Augustyna, że Bóg nagradzając. Zobaczcie, jakie to jest piękne stwierdzenie, bo to jest prawda. Bóg nagradzając nasze służby, wynagradza własne dobrodziejstwa. Własne, tylko jakby posługuje się nami, tak? Marnym narzędziem. Dlatego ja nigdy jakby. Ja tego nie rozumiem, jak ludzie gdzieś oczekują jakieś uznania, jakiejś pochwały, jakieś. Przecież to wszystko się. Tylko Bogu należy chwała. Bogu się należy jedynie chwała, kochani. Bóg nagradzając nasze służby, wynagradza własne dobrodziejstwa, dając nam w ten sposób łaskę za łaską. Święty patriarcha Józef, znacie Józefa, nie? To tam przez braci był wydany. Nie poprzestawał, a mógł naprawdę tych braci przekląć, nie? Święty patriarcha Józef nie poprzestawał na wydaniu braciom zboża. Nie? Które dał mi zboże, głód panował, nie? Które ci przyszli kupić w Egipcie, ale kazał jeszcze włożyć w ich wory pieniądze przeznaczone na to kupno. Rozumiecie? Nie dość, że jeszcze nie zapłacili pieniędzy, to jeszcze sam włożył jakieś pieniądze swoje, tam z jakiegoś tam, nie wiem, no swoje, no, z jakiegoś utrzymania, że w te worki, żeby jeszcze mieli zboże i jeszcze pieniądze mieli. Zobaczcie, to jest mi się tutaj tak właśnie miłość Boża dla nas grzeszników. Jeśli chcemy iść do konfesjonału, to miłość Boża nas zalewa, nasze serce, nasze suche niczym gleba spragniona po kilku tygodniach, wysuszona na pustyni, popękana, jak moje usta teraz wody chcą, albo jak ziemia pragnie deszczu, ulewy, żeby się nasycić. Tak my potrzebujemy miłości, żebyśmy się nasycali ją każdego dnia Eucharystią. Ciałem naszego Pana, byśmy dawali ją miłość innym, bo sami z siebie co możemy dać? Naszą próżność, pychę, zarozumiałstwo, jakieś miłość własną, narcyzm jakiś, nie? Tak mi się wydaje, no. Z obserwacji. Z obserwacji też, nie? Także nic nie możemy dać. Jeżeli nie mamy Jezusa w głębi naszych serc, nie myślimy, że jesteśmy Jego dziećmi, że oddajemy Mu się na Jego służbę, że jesteśmy pokorni, że to On przez nas działa, że to Jemu się należy chwała, no to będziemy szukali jakieś próżne chwały, jakieś uznania, poklepywania po plecach. Jeżeli człowiek zna swoją tożsamość, wie, że jest grzesznikiem, to i do pochwał pochodzi ostrożnie. Tak jak niektórzy pustelnicy mówili ci, co żyli, że ostrożnie przyjmuj pochwały, nie? Ostrożnie. O człowieku, mówi dalej ten sam święty, przejrzyj cały bieg twojego życia i rozważ. Właśnie to jest piękne. Od iluż to uchronił cię on zbrodni, cudzołóstw, kradzieży, świętokradztw i zrozum cały ogrom wdzięczności, jaka mu się należy. Dziękowaliście, ja to dziękowałem, dziękowaliście na pewno, bo jest tutaj parę osób, które dziękowało, że Pan uchronił ich od jakichś tam, nie wiem, rzeczy, które gdzieś tam, no, mogły, kto mógł wpaść w coś, na przykład, nie? Dziękuję Ci, Panie Boże, że nie wpadłem w jakieś tam, nie wiem, że nie zabiłem jakiegoś człowieka, mogłem.
jadąc np. pod wpływem alkoholu z Anglii autem do Polski, wypijając litr wódki z Dover, jak w Dover kupiłem, a zanim dojechałem do Dover, to 24 piwa takie 0,33 odkręcane. I jechałem na autostradzie, tylko odkręcałem, baliłem i przez okno na autostradzie, rozumiecie? Taki byłem człowiekiem. I ja to dziękuję Bogu za to, że nic mi się nie stało, że dojechałem do domu bezpiecznie, do Polski. Jeszcze przez całą Polskę musiałem jechać, bo jestem z Białegostoku. Także, kochani, no. Dziękuję Bogu, że nie zabiłem nikogo. Gdzieś jak będąc pod wpływem jakichś, nie wiem, amoku. Pod wpływem narkotyków i alkoholu. W kilkudniowym ciągu na przykład, nie? Bo człowiek był taki nadwrażliwy, nerwowy. Taki, wiesz, taki był gniew, że człowiek mógł, kurczę, zabić kogoś, wiadomo, nie? To by tylko wystarczył impuls. Uchronił cię od zbrodni, cudzołóstw, kradzieży, świętokradztw i zrozum cały ogrom wdzięczności, jaka mu się należy. Bo powiemy za świętym Augustynem, nie mniejsza, lecz większa jest w tym łaskawość uchronić człowieka od wszystkich tych zbrodni, aniżeli mu je wybaczyć, kiedy już zostały popełnione. Człowiek powinien więc być wdzięczny Bogu nie tylko za te grzechy, które mu są odpuszczone w sakramencie spowiedzi, ale i za te wszystkie, których uniknął za pomocą Jego łaski. Amen. Bądź uwielbiony, Jezu. Dalej. Z jaką więc żarliwością powinieneś, człowieku, oddać się na służbę Twojego Boga? Jesteś wpisany w tę księgę, o której Zbawiciel mówił swoim apostołom. Wszakoż się z tego nie weselcie, iż się wam duchy poddają, ale się weselcie, że imiona wasze zapisane są w niebie. Ewangelia Łukasza 10, rozdział 10 od wersetu 20. Właśnie, kochani, tutaj też jest piękne. Piękne, no kochani, no polecam tę książkę, no. Każda książka jakaś, jakiegoś takiego mistyka ma głębokie przemyślenia. No to może akurat takie, może aż tak bardzo głębokie nie są, bo takie wybrałem, bo to dla tych ludzi takich, no, jak my, zwykli, szarzy, bardzo będą dobre, nie? Skłonić do refleksji, przemyślenia, dostanięcia w prawdzie w swoim życiu, spojrzeć, nie uciekać od siebie, ale wrócić do siebie, spojrzeć, co tam się dzieje w tym sercu, w tej duszy, jakie jest moje postępowanie. Bo tylko prawda, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, mówił Jezus. Poznacie prawdę. Prawda o nas samych, że potrzebujemy miłosierdzia, potrzebujemy i Jego miłości. Dobrze, odpowiednio. Potrzebujemy Jego samego, no. Żeby nie ranić się nawzajem. Właśnie. Bóg wyróżnił cię. Bóg cię wyróżnił, siostrzyczko kochana, braciszku. Bóg cię wyróżnił. Spośród tej niezliczonej rzeszy ludzi, błąkających się po bezdrożach błędu i występku, by umieścić cię w szeregach swoich wybranych. Bóg każdego człowieka chce powołać. Każdego powołuje, tylko nie każdy chce, zobaczcie. Niektórzy wolą światowe zaszczyty, wyróżnienia światowe, jakieś, jak świat wciągnął ich. Wolą grzeszyć, wolą nie znać Boga. No każdy ma wolną wolę, no. Każdy ma wolną wolę, ale wierzę, że Bóg cię powołuje do świętej, wspaniałej służby, pełnej pokory, miłości przede wszystkim, takiego pokornego służenia, żebyś był tak jak Jezus. Żebyś naśladował Jezusa w pokorze i przede wszystkim w miłości. Żebyś się nie wywyższał. Bo Jezus mówi, no kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się uniża, będzie wywyższony. Jakiś czytałem coś takiego fajnego, że Stanisław chyba Lem w książce, że nie czekajcie z myciem nóg na potop. Naprawdę, no. Dużo się zamieszcza wszystkich. No dobra, mieszało to jeszcze, dobra. No i dalej. Z jednej strony, też jest piękne, kochani, no, z jednej strony wiemy, że kto będzie czynił dobrze, zostanie zbawiony. Z drugiej strony wiemy, że pomocy Bożej nigdy nikomu nie zabrakło,
i nie zabraknie. Tylko czy chcemy właśnie? Bóg zostawia nam, tak nas kocha mocno, że zostawia nam wolną wolę, nie narzuca się, tylko mówi, jeśli chcesz, pójdź za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Amen. I będziecie, kochani, łowić ludzi dla Jezusa. Będziecie. Bo Jezus będzie w was. Nie będziecie nic czynili od siebie, tylko On będzie w was czynił to, co będzie sam chciał. I będzie przede wszystkim kochał przez was innych ludzi. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu. Amen. Przysuszyło nieco. Pamiętaj, miły bracie, że jesteś człowiekiem, że jesteś chrześcijaninem. Jako człowiek wiesz niewątpliwie, że musisz umrzeć. Jako chrześcijanin wiesz z równą pewnością, że gdy tylko wyzioniesz ducha, zdasz sprawę ze swoich uczynków. Właśnie, i wtedy Jezus powie, no, cokolwiek uczyniliście, że byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem nagi, a przyodzialiście mnie. A powiedzą wtedy uczniowie, Panie, kiedyś my Cię widzieliśmy, Ty głodnym, spragnionym, powiadam Wam, cokolwiek nie uczyniliście jednemu z moich braci, tegoście i mnie nie uczynili. A cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci, temu najmniejszemu, to samo, co jakbyście mnie uczynili. Pamiętajcie o tym, kochani. Jezus wszystko widzi. Jezus wszystko widzi. Cokolwiek czynicie. Wiara z jednej strony, a doświadczenie z drugiej. Nie pozostawiają ci żadnej wątpliwości co do tych dwóch prawd. Tego straszliwego przejścia nikt nie uniknie. Chociażby miał tiarę czy koronę na głowie. Nadejdzie dzień, który nie będzie miał nocy, albo też noc, która dnia miała nie będzie. Ten dzień nadejdzie, a kiedy? Dzisiaj czy jutro? Tego nie wiesz. Dzień, w którym ty sam, mój czytelniku, jeszcze dziś całkiem zdrów i swobodny we wszystkich członkach i zmysłach, ty, który mierzysz pasmo swoich dni według miary twych życzeń i planów. Nie, teraz przypomniałem się to Słowo Boże, gdzie mówi tam, że a tam jutro pojedziemy tam czy tam, pójdziemy sobie za miesiąc na wakacje, pojedziemy. A człowiek nie wie, czy jutra dożyje. Także Pan Jezus mówi, nie martwcie się o jutro. Nie martwcie się o jutro. A gdzieś też pewnie to znacie, to takie piękne stwierdzenie, że nie bój się o jutro. Nie troszcz się o jutro. Bóg już tam jest. Piękne, co? Jak człowiek ufa naprawdę Bogu jako Ojcu. To jest niesamowita więź, naprawdę niesamowita więź, relacja. Trzeba prosić Jezusa o taką więź, taką relację, taką, i przychodzić jak najczęściej przed Najświętszy Sakrament. Przynajmniej ja z doświadczenia mogę tylko powiedzieć. Ja mogę tylko mówić z doświadczenia, kochani, i tu przytaczać jakieś... Ja nie mam żadnej swojej mądrości, nie mam żadnych jakichś szkół, mówię, żadnych fakultetów, nic. Ja mogę mówić tylko albo z doświadczenia i tutaj jest jeszcze różnego rodzaju właśnie świętych ludzi cytować, czytać, żebyście jeszcze bardziej wznieśli swego ducha do Boga, do Chrystusa podczas adoracji, mieli większą świadomość Jego obecności w Eucharystii, kochali Go całym sercem, pozwalali się kochać, otworzyli serca. On też w drugim człowieku jest, pamiętajcie. Pamiętajcie, że w drugim człowieku jest, dlatego warto jest zawsze się zastanowić, co człowiek mówi, co człowiek myśli nawet, bo to Bóg zna też twoje myśli, siostro, bracie. Dobrze jest też być właśnie życzliwym do drugiego człowieka w swoich myślach. Także no, Bóg zna też twoje myśli. Nic się nie ukryje.
Tego nie wiesz. Dzień, w którym ty sam, mój czytelniku, jeszcze dziś całkiem zdrów i swobodny we wszystkich członkach i zmysłach, ty, który mierzysz pasmo swoich dni według miary twych życzeń i planów, ujrzysz się rozciągnięty na łożu boleści, z gromnicą w ręku, drżący pod mieczem śmierci, wymierzonym w ciebie i gotowym wykonać na tobie wyrok, wydany na cały rodzaj ludzki, wyrok, któremu żadnym błaganiem, żadną prośbą odwrócić się nie da. Dlatego każdy dzień jest wielką łaską, kochani. Każdy dzień, jeżeli żyjemy grzesznie, to naprawdę każdy dzień, jeżeli wstajemy z rana, Bóg nas obudzi, to powinniśmy naprawdę zdać sobie sprawę z tego, że możemy się nawracać jeszcze każdego dnia, prosić o przebaczenie Boga przede wszystkim, tych, których skrzywdziliśmy, których zraniliśmy, prosić ich o wybaczenie. Sami przebaczać, prosić o przebaczenie. Rozważ najpierw niepewność godziny śmierci. Właśnie przypada ona na człowieka prawie zawsze w chwili, w której zapominając o swoim zbawieniu, najmniej się jej spodziewa, układając sobie plany na przyszłość, której ma już nie doczekać. Iluż to ludzi od razu, jakby, iluż to ludzi niespodziewanie umiera, prawda? Dlatego dobrze jest, zaraz tutaj jeszcze przytoczę fragmenty o dobrej śmierci z mojej też jednej z ulubionych książeczek, bardzo takich głębokich, o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza Kempis. Dlatego powiedziano, że przychodzi jak złodziej śmierć, wybierający chwilę, w której człowiek, uważając, że jest bezpieczny, zasypia w najlepsze, a później sąd. O Panie, dobrze, że jeszcze człowiek żyje. Na cóż przydadzą mi się dzisiaj moje godności i zaszczyty, moi przyjaciele? Gdzie się podziały moje skarby i posiadłości? 6 stóp ziemi i mizerne prześcieradło. Oto wszystko, co dostałem w zamian. Może jakiś garnitur, nie? Taki za 600 zł. I pantofle jakieś, no, za 150. Nie, no, niektórzy pewnie garnitury kupują takie, wiecie, co chodzi, nie? Do trumny, to jeszcze w trumnie muszą dobrze wyglądać. Ale o nadmiarze boleści, te dobra, które kosztowały mnie tyle pracy, zostaną teraz w ręku niewdzięcznych dziedziców, którzy je roztrwonią, a tylko grzechy, które mi dopomogły do ich zdobycia, pójdą ze mną na tamten świat, po to, żeby mnie męczyć. Na co mi się dziś zdadzą wszystkie moje minione rozkoszy i uciechy? Chciałem się poić z tego kubka fałszywych radości. Wychyliłem go aż do dna, a dzisiaj zostały mi same męty, żal i zgryzoty sumienia. Straszliwe kolce rozdzierają mi i wiecznie będą rozdzierać serce. Jak mogłem zaniedbać przygotowania się na tak uroczystą godzinę? Ileż to razy mnie przestrzegano, a ja zawsze byłem głuchy. Dlaczego na moje nieszczęście nie znosiłem żadnych napomnień? Dlaczego nie chciałem słuchać starszych? Dlaczego gardziłem głosem tych, którzy mieli nade mną władzę? Skalałem się wszelką nieprawością w pośrodku kościoła i wobec całego ludu. Takie będą żale i udręki grzeszników. Takie myśli uderzą w nich w ostatniej chwili. No dużo tego mam. Ja zawsze przygotowuję, kochani, tutaj tego trochę. A jeszcze mam tutaj do przeczytania tyle. Tutaj to, tutaj to, tutaj to. Także może już na razie, chociaż tutaj trochę za długo, tutaj trochę za długo, tutaj Jan Złotousty, no niesamowite tu dalej, no dużo jest tutaj, kochani, no każdy, prawie na każdej karce mam coś podkreślonego. Także dobra, skończymy może to, polecam jeszcze raz, Przewodnik Grzeszników, Świętego Ludwika z Granady. Dobrze, to teraz może spróbujmy odnośnie śmierci dalej. Tomasza Kempis, o naśladowaniu Chrystusa. Mi się wydaje, że większość ludzi tutaj słuchających to ma, rozważa.
gdy nadejdzie ranek. Pomyśl, że nie doczekasz wieczora. Ja to odbieram tak, żeby bardzo dobrze żyć za dnia. Wieczorem nie obiecuj sobie tak śmiało poranka. Nie? Wszystko jest łaską. Zawsze więc bądź gotowy i żyj tak, aby śmierć nigdy nie zastała cię nieprzygotowanym. Tylu ludzi umiera nagle i niespodziewanie, bo o godzinie, której się nikt nie spodziewa, przyjdzie Syn Człowieczy. Lepiej unikać grzechu, niż uciekać od śmierci. Śmierć jest tylko przejściem do życia, kochani, jeżeli żyjemy w czystości sumienia. Jeżeli kochamy Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem, tak jak potrafimy, wiadomo, no, ja tu mam ograniczony jakiś umysł, przyjmuję tylko te prawdy, które mi są potrzebne, nie jakieś wysublimowane, nie jakieś tam, jakieś, wiecie co chodzi, nie? Jak to się nazywa, także takie, tak super, nie wiem, jak to się nazywa nawet, ja przyjmuję tylko to, co mi jest najbardziej potrzebne do zbawienia. Jezusa nauka, Pismo Święte, czytanie Bożego Słowa, korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, spowiedź, przyjmowanie jak najczęstsze, chodzenie na mszę świętą, komunii świętej, wsłuchiwanie się w Boże Słowo, odmawianie codziennie różańca, znajdowanie czasu na adorację. Przecież tyle godzin siedziałem przed telewizorem. Nie mogę teraz siedzieć przed Najświętszym Sakramentem z różańcem w ręku? Czy to lepsza jest zamiana, niż siedzieć przed telewizorem, zamienienie na siedzenie przed Najświętszym Sakramentem? Bynajmniej dla mnie, no. A każdy ma wolną wolę. Jakże szczęśliwy i mądry jest ten, kto już się teraz stara być takim, jakim chciałby być w obliczu śmierci. Kochani, no Pan Jezus mówi do nas, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle na wieki. Tego się bójcie. Jeszcze w Słowie Bożym podkreślone jest przyjacielem, do przyjaciół to mówi Jezus. A mi się wydaje, że dla Jezusa każdy jest przyjacielem. W każdym sercu jest Bóg, naprawdę. Mi się wydaje, że nawet w sercu człowieka niewierzącego jest Bóg, tylko człowiek o tym nie wie. Kardynał Wyszyński, błogosławiony, pięknie powiedział, że Bóg nie odwraca się do człowieka, nawet do tego, który sam się odwraca do niego plecami. Coś takiego było, nie? Bóg się nie odwraca od tego człowieka, tylko kocha. Bóg jest miłością. Nie może zaprzeć się samego siebie. Tylko kocha. I jeżeli w tobie jest Chrystus, przyjmujesz Go regularnie, czytasz Jego Słowo, to w tobie jest Bóg. I też będziesz kochał, kochała grzesznika. Będziesz potępiała grzech, potępiał, ale nie człowieka. Tylko jego zachowanie na przykład. I to jest piękne, kochani. Że ludzie się kochają, ale potępiają w sobie grzechy. Modlą się za siebie. Konstruktywna krytyka jest bardzo potrzebna. Sam Bóg zresztą mówi. Ja kogo kocham, karcę i ćwiczę. No właśnie, z takiej potrzeby nieraz trzeba stuknąć, jak to się mówi, skręcić ten bicz. Może i słowa, nie wiem. Jezus akurat tu skręcił taki ze sznurków, no. Zobaczył, co się dzieje w przedsionku świątyni. Nie czyńcie z mojego domu targowiska, a uczyniliście z niego jaskinię zbójców. To jest dom, ma być domem modlitwy, ciszy, spokoju, modlitwy. Tak. Tak, kochani, osądzi i karze za grzechy, to możesz w innych sprawach, we wszystkich sprawach. Myśl o końcu i wyobrażaj sobie, że stoisz przed surowym sędzią, przed którym nic nie da się ukryć, którego nie zjednają dary, który nie przyjmuje żadnych wyjaśnień i który sądzić będzie sprawiedliwie. To może się innym razem, kochani, no, od razu mi przypomniałam się z dzienniczka, może ja powiem z pamięci, bo już nie pamiętam, gdzie to jest. Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę najpierw jako król miłosierdzia, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją, nie bójcie się iść do spowiedzi, nie bójcie się, to jest pierwszy krok do uwolnienia, do zdrowego życia, do zdrowego serca, do wolności serca, do wolności umysłu. Później ten umysł będziecie napełniali Bożym Słowem, serce Bożym Słowem, ducha,
gdzie się karmili. Sam Jezus mówi do nas, kochany Jezus nasz Pan i Zbawiciel. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I to, kochani, teraz tak, może jeszcze raz polecę służyć prawdzie. Kardynał Ratzinger. Może znajdę, może nie znajdę, nie wiem. Tu zaznaczyłem, ale nie wiem, czy akurat to. Przemienienie Pańskie, no też jest ciekawie, no też jest ciekawie. Pan daje nam. A, właśnie, kochani. Takie rozkminki, Droga Prawdziwej Ekumenii, tak się nazywa. I co pisze kardynał Józef Ratzinger, później papież Benedykt? Kościół, naprawdę, bardzo fajne słowa. Kościół w rozumieniu katolickim nie jest niczym innym, jak wspólnotą tych, którzy razem komunikują w ciele i słowie Pana. Wspólnota zaś komunii i słowa istnieje tylko w jedności ze świadkami wiary, żywymi świadkami, nie? Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że takie rozumienie Kościoła nie powinno i nie może się wiązać z negowaniem obecności Chrystusa i tego, co chrześcijańskie, pośród naszych odłączonych braci. Jeśli można powiedzieć, że Kościół jest wspólnotą komunii pod przewodnictwem biskupa Rzymu, który pełni ustanowiony przez Pana urząd pierwszego świadka, tak, że Kościół jako taki jest widzialny i jedyny w swoich jasno określonych granicach, to teologia katolicka musi jednak wyraźniej niż dotychczas powiedzieć, że wraz z faktyczną obecnością Słowa poza tymi granicami, obecny jest także tam, u braci odłączonych, w jakiejś formie Kościół, tutaj Kościół w cudzysłowie jest Kościół, że dalej granice działalności Ducha Świętego nie pokrywają się z granicami widzialnego Kościoła. I teraz, albowiem z jednej strony mogą duch i łaska, na których zasadza się Kościół, nie być obecne u ludzi Kościoła, z drugiej strony mogą działać u ludzi będących poza Kościołem. Byłoby, jak powiada Kongar, rzeczą głupią i przewrotną chcieć utożsamiać działanie Ducha Świętego z pracą aparatu kościelnego. To znaczy, że wedle nauki katolickiej jedność Kościoła jest jeszcze w trakcie stawania się, że spełni się dopiero na końcu czasów, tak jak łaska objawi się dopiero w swej pełni, chociaż w niej zaczęła się już wspólnota Boża. W ten sposób katolik łączy się nadzieją z odłączonymi braćmi, nadzieją jednego Królestwa Bożego, w którym nie będzie żadnego rozdarcia, ponieważ Bóg będzie wszystkim we wszystkich. I na końcu w nawiasie pierwszy list do Koryntian 15:28. Polecam, ciekawe przemyślenie, naprawdę. Krótkie, zwięzłe, jasne, klarowne. Na każdej stronie, każdego dnia. Także zachęcam, kochani, co tu jeszcze miałem przeczytać. Może z dziennika troszkę. Dziennik też fajnie się czyta. Bardzo takie klarowne, jasne myśli. Bez owijania w bawełnę. Bez jakiegoś tam przypodobania się światu. Mi się wydaje, że takim kapłanem był błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Jasno i klarownie przedstawiał prawdę, nie owijając ją w jakieś tam... Nie chciał się przypodobać po prostu światu, tak mi się wydaje. Był twardy i tak, no tak, taki ja mam jakby... I on pięknie pisze, patrzcie. Pracować jedynie z pobudki podobania się Bogu, a nigdy nie chcieć świadka
oka ludzkiego. To jest trudne, wiadomo, nie? Bo wszystko chcemy w dzisiejszym świecie zamieścić. Wszystko chcemy, żeby ludzie widzieli, wszystko, żeby Święty Jan Krzyża pięknie to napisał, ale ja już kurczę tego wszystkiego, człowiek tyle gdzieś tam ma, czytał i może kiedyś tym razem, bo tak już 55 minut mówię. Jeszcze raz, może pracować jedynie z pobudki podobania się Bogu, a nigdy nie chcieć świadka oka ludzkiego. Oto zasada przestrzegana przez świętych. Tymczasem ludzie szukają uznania, pochwał, szacunku od stworzeń. Nie żyją sam na sam z Bogiem. I dlatego ich życie wewnętrzne nie może być głębokie, ani obcowanie z Bogiem zbyt poufne. Czyli moje obcowanie z Bogiem może być liche, jeśli nie będę na przykład przychodził na adorację, jeśli nie będę miał jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby, żeby być z Nim, żeby naprawdę Go kochać. Bo tak naprawdę liczy się tylko Bóg, i relacja z Nim. Czy naprawdę kocham Boga? Czy naprawdę kocham Boga? Czy pomagam ludziom w ukryciu, żeby nikt tego nie widział, żeby Facebook o tym się nie dowiedział? Na przykład, nie? Ile razy się pomodliłem? Gdzie się pomodliłem? Nie? Tak sprawić, żeby tylko Bóg widział, a nie Facebook. Nie, istnieje taka pokusa, żeby no. Dobra, to też jest piękne, jest no. Piękne jest. Przyjemniejszy jest Bogu jeden uczynek, choćby najmniejszy, spełniony w ukryciu z pragnieniem, by o nim nie wiedziano, niż tysiące innych, spełnionych z pragnieniem okazania ich ludziom. Mi się wydaje, że wiedział, co mówi, bo sam dużo czynił dobrego w ukryciu. Dużo się modlił, dużo pomagał ludziom, spotykał się z ludźmi, był dla ludzi. Tak jak każdy kapłan, moim zdaniem, powinien być dla ludzi. Jeżeli naprawdę naśladuje Chrystusa, to powinien być otwarty na ludzi, którzy do Niego przychodzą. Zawsze mieć czas, starać się mieć czas. Także tyle, czasami w tych okolicznościach. No dużo tu tego jest. Co tu jeszcze mogę przeczytać? Dzienniczek. O, siła. A to jest dobre też. Siła nadziei. Joachim Badeni. Niesamowity kapłan, człowieku, niesamowite przemyślenia, bardzo radosny, bardzo miał dystans do siebie. Lubił bardzo żartować ze współbraci, bardzo żartował sobie. Ale to było wszystko takie, bardzo takie piękne, bardzo takie klarowne. Joachim Badeni, siła nadziei. I czytamy, kochani, tutaj coś może takiego już na końcóweczkę, żeby się człowiek rozbawił troszkę, żeby się trochę uśmiał. Nigdy nie czuł się stary. Twierdził, że źle przeżywana starość bywa karykaturą chrześcijańskiego życia. Czuł się młody duchem. Nigdy też nie popadł w dewocję, bo zawsze trzymał się Bożego Słowa i zachowywał dystans do tego, co dane mu było przeżywać. Nie lubił się sobą zajmować, niewiele posiadał. Po jego śmierci w celi zostały tylko rzeczy osobiste, ale w sercach ludzi pozostał on cały, jego uśmiech, jego słowa. W czasie jednego ze swoich ostatnich spotkań w krakowskim duszpasterstwem akademickim Beczka, młodzi pytali ojca Badeniego, co ma zrobić ich kolega, który chce iść do spowiedzi, ale nie widzi swoich grzechów. Odpowiedział bez zastanowienia: kupić rachunek sumienia. Jak ja bym zobaczył dzisiaj wszystkie swoje grzechy, to bym się przeraził. Na szczęście już słabo widzę. I teraz tak, zobaczcie. Wcześniej niesamowicie takie niemoralne życie prowadził. Kupcie sobie tę książkę, poczytajcie. Chodziłem po nocnych lokalach, aż przykro mi o tym myśleć, że mnie z takiego życia wyciągnęli. To cud. Pamiętam, jak z jednym kolegą szliśmy ulicą i mówiliśmy, że nie ma żadnych ideałów. Te ideały są śmieszne. Tak było. Dawno temu. Zmieniono mnie pod tym względem niesamowicie.
w rachunku sumienia trzeba zobaczyć własne grzechy. Jeżeli ich nie widzisz, zapytaj znajomych, rodziców, wszystko ci powiedzą. Moi krewni ze Szwecji w czasach młodości nieraz mówili mi, jak mnie widzą. Byłem przerażony. Dzisiaj myślę, że przesadzali, ale trzeba poszukać takich obrazów. Nie trzeba za bardzo w tym grzebać, tylko stwierdzić, jak jest, żałować i iść dalej. Pan Bóg likwiduje grzechy. Nawet jeśli twoje grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybielają. Co tu jeszcze? O, to jest, a to piękne, no, o pijaku. Najpierw dobro, potem zło. Najpierw Kościół, potem kler. Jego słowa brzmiały kontrowersyjnie dla niektórych, ale dla wielu były zachętą, by otworzyć się na rzeczywistość wiary. Teraz będzie dobra historia. Ale jedną historię przytoczę, a drugą później przytoczę o takim człowieku, który bardzo dużo cierpiał, dużo miał pracy i zobaczcie sami. Piękna historia. Ja wczoraj się wzruszyłem, jak czytałem. Badanie z każdego próbował wydobyć dobro i zobaczyć w nim świętość. Jeszcze raz. Badanie z każdego próbował wydobyć dobro i zobaczyć w nim świętość. Miałem znajomego, mówi Badeni, ojciec. Był alkoholikiem. Dużo zarabiał. Biznesmen. Prowadził firmę. Dżinsy sprzedawał. Dał mi zresztą kiedyś dla znajomej parę dżinsów. Jako duszpasterz dbałem też o takie rzeczy materialne. Jednego dnia napisał modlitwę do Syna Bożego z prośbą o uleczenie. Ja to się od razu już wzrusza, bo ja wiem, co będzie... Przepiękna modlitwa rozpaczy i ufności. Nigdy takiej nie widziałem. Myślę, że ani zakonnik, ani zakonnica takiej modlitwy by nie napisali. A on, mężczyzna w średnim wieku, alkoholik, napisał. Przychodził do mnie na rozmowy. Dawno temu, ale żeby dojść, musiał setkę wypić. Umarł w stanie żalu. Nie mógł się zupełnie... Mam dużo, kochani, znajomych, którzy uzależnieni są. Sam jestem uzależniony, ale trzeźwy jestem. Ale to jest tak trudny nauk, kochani. Polska, mi się wydaje, jako naród mamy z tym największy kłopot, alkoholizm. Żeby ludzie przestali pić, naprawdę. Czytali Słowo Boże. Korzystali z sakramentów. Kochani, jakże pięknie by było. Chrystus byłby Panem w każdym domu, w każdym sercu. Tak jak kiedyś wszystko by wróciło, jaka tradycja, nie? Kiedyś, jak u mojej babci było pięknie, wszyscy kochali Chrystusa, takie obrazy, że przez zboże idzie, nie? Obraz Matki Bożej. Wszyscy się kochali, sąsiedzi do siebie przychodzili nawzajem, przynosili sobie, obdarowywali siebie, szanowali się. Ale co zrobić? Każdy ma wolną wolę. Umarł w stanie żalu, nie mógł się zupełnie wyzwolić z alkoholu, ale moim zdaniem jest świętszy od tych zupełnie świątobliwych ludzi. To jego przychodzenie na rozmowy to była droga świętego. Dzisiaj mamy bardzo dziwnych świętych. Pan Jezus powiedział, że przyszedł wyłowić grzeszników. I takich ludzi właśnie łowi, a tych spasionych burżujów nie bardzo. Siedzi księżulo zadowolony, z brzuszkiem. Być może będzie zbawiony, ale z trudem. A ten pijaczyna. Ja zawsze myślę o tych swoich braciach, co chodzę do nich. Też lubią wypić, ale jak są trzeźwi, tacy mądrzy ludzie, inteligentni, tak łatwo się z nimi fajnie rozmawia. Jeszcze mnie pokrzepiają sami mądrym słowem. A ten pijaczyna, ręcze, poszedł do nieba. Byłem u niego z komunią świętą, przed śmiercią. Pamiętam, jak z trudem przyjął maleńki fragment opłatka. Koszulę franelową muszę
Ja się wytrzeć, bo nie mam nic pod ręką. O matko. Takie to buty, kochani. O. To też jest piękne. Myślałem, że krew mi leci. Kluczowym hasłem ojca Joachima była mistyka codzienności. Też przepraszam, książkę. Mistyka codzienności, tylko że bardzo taka trudna, takie zawuolowane takie słowa, no ale jest moc. Niektórych słów nie rozumiałem, pamiętam. Wychował na nim kilka pokoleń. Twierdził, że w zwykłych rodzinach może być więcej świętości i miłości do Boga niż w zakonach. I mówi tak. Znam młodego męża, który ma potworne kłopoty w pracy. Ciągle mu na coś brakuje. Pytam, jak ty to wszystko wytrzymujesz? A on odpowiada, proszę ojca, jak moja córeczka zarzuci mi ręce na szyję, to wszystko mija. No proszę, nie każdy tak ma. Temu człowiekowi niebo się otworzyło. Bóg pokazał mu szczęście w jego własnej córeczce. Myślę, że ten człowiek może być święty, bo on ma doświadczenie autentycznej miłości. Także kochani, ty... Ojej. Dlatego kochajmy, kochani, kochajmy się nawzajem. Szanujmy się, każdy może co innego myśleć, może, ale Chrystus nas łączy w jedno. Gromadzimy się przed Najświętszym Sakramentem wszyscy, kochamy Jezusa, kochajmy siebie nawzajem, przebaczajmy przede wszystkim, żeby mieć wolne serce. Wolne serce będzie kochało. To Słowo Boże mówi, że z serca biorą się złe myśli, wszelkiego rodzaju chciwość, zazdrość, pożądliwość ciała, złe myśli. Kochani, no, co już tu jeszcze mogę powiedzieć? Godzina 6, to jeszcze można by było o tej modzie, autorytetach. No jest trochę tego naprawdę, kochani. Potrzeba autorytetu. To może i na inny odcinek można o autorytetach. I coś tu jeszcze tutaj gdzieś ta książka była moja, gdzieś ona jest. Ostatnio czytałem trochę jej. A, tutaj podtrzymuje ten, ja cię. A, tutaj ona leży. Ona, ja książkę na książkę położyłem, wiecie co chodzi? Później pudełko takie, że stawiam na tym ten, lampeczkę taką, lampeczkę i... kubek i na kubek opieram telefon, nie? I tak nagrywam. I ona tu na samym dole jest. Ale mogę wam powiedzieć, książka bardzo dobra. Inaczej będziecie podchodzili do cierpienia, jak żyjecie własności uświęcającej, jeżeli będzie was spotykało. Ból staje się radością. Może ja wyciągnę pomału, czy nie, ale ja się boję, że to wszystko mi pospada, bo to wszystko tak na styk. A może zaryzykuję, co? Albo nie, dobra. Ale dobra, no, nie będę ryzykował. Wszystko zaraz mi się tu posypie. Ból staje się radością. Natuzza e volo i ojciec Pio. Ból staje się radością. Naprawdę, taka książka, która naprawdę pomaga przeżywać jakieś cierpienie, jak przychodzi, zrozumieć je. Tutaj znowu święta Faustynka w dzienniczku pisze, że to też nie dla wszystkich, prawda? Nie dla wszystkich słowo. Że cierpienie jest wielką łaską. Cierpienie jest wielką łaską. To jest ciężko na dzisiejszy czas zrozumieć. Jak może być cierpienie łaską, nie? No właśnie. Dlatego nie wszystkim Bóg daje cierpienie. Oni wszyscy jakby są gotowi to zrozumieć, nie? Do czego jest potrzebne cierpienie, nie? Ma święty Paweł. Także kochani, no... Myślę, że komuś to pomoże. No, chodzi o to, żeby chociaż jedną duszę uratować. Żeby wyszła z grzechu, żeby wróciła do Chrystusa. I żeby żyła wiecznie, żeby żyła Jego Słowem, Eucharystią, kochani, modlitwą, Słowem Bożym. Miłością przede wszystkim, miłością, no. No szkoda, żeby się zatracić gdzieś w piekle na wieki, prawda? Dlatego każdy z nas, na swój sposób, jak może, mówi o swojej relacji z Bogiem, jaka jest. Zachęca innych, żyje tak, jak żyje. Kochani, no. Ja sobie nie wyobrażam teraz życia bez Jezusa, bez adoracji. Nie wyobrażam sobie, kochani. Tyle Jemu zawdzięczam. Jest moim Panem, jest moim Bogiem. Dał mi życie, Bóg mój Ojciec, dał mi życie. Mogę żyć jeszcze dzisiaj, mogę do Was mówić. To jest piękne, że jeszcze nie jest czas najwidoczniej na mnie, że się daje mi szansę, abym się nawracał, abym jeszcze mógł przebaczyć
wszystkim ludziom, żeby to serce było czystsze, bardziej się upodobniało do Niego, do Jego serca, które będzie kochało każdego człowieka, którego będzie stawiał na mojej drodze. Także niech Bóg Wam błogosławi w tym nowym roku, każdego dnia, który będzie łaską wielką. Tyle, pomódlcie się za mnie dzisiaj, będę bardzo Wam wdzięczny, chociaż Ojcze nasz, albo teraz pomódlmy się na koniec, może w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Kochani, niech Wam Bóg błogosławi, niech uświęca Wasze serca, niech Duch Święty Was prowadzi, niech Słowo Boże jakby będzie Waszą lampą. Słowo Twoje, Panie, jest lampą u moich stóp, kochani. Amen. Pokój i dobro.